Wyszli na ulicę po raz kolejny, by wyrazić swój sprzeciw wobec działań obecnego rządu. W minioną sobotę na opolskim rynku zgromadziło się kilkaset osób, także spoza miasta. Protest pod hasłem "W obronie twojej wolności" zorganizował opolski oddział Komitetu Obrony Demokracji. Dzisiejsza manifestacja jest sprzeciwem wobec uchwalonej w piątek ustawy policyjnej, którą nazywamy ustawą inwigilacyjną. Nie godzimy się z tym, przede wszystkim nie godzimy się z tym, że można nas inwigilować bez polecenia sądu, że mogą to robić osoby, którym po prostu się to podoba lub my się nie podobamy i mogą sobie nas po prostu sprawdzić. Nie godzimy się z tym, dlatego tutaj jesteśmy. Mamy nadzieję, że nie będziemy w najbliższej przyszłości musieli znowu wychodzić na ulicę. W przemówieniach uczestnicy manifestacji zwracali uwagę na jawne łamanie zasad demokracji i naruszanie przez władze podstawowych wolności obywatelskich. Od pierwszego dnia łamana jest konstytucja, nie wspomnę też o ustawach, ale głównie ta konstytucja jest łamana i to jest przerażające i tego nie spodziewał się nikt. Od siebie dodam tylko tyle, że partia, która ma obecnie samodzielną większość parlamentarną, to jest sytuacja bezprecedensowa w historii III RP. Gdyby tylko była dobra wola, ta partia mogłaby naprawdę wspaniałe rzeczy robić, ponieważ ma wreszcie większość, samodzielną większość. Nie trzeba się z nikim dogadywać, nie trzeba wchodzić w żadne koalicje. Tylko że niestety, co jest kompletnie dla mnie niezrozumiałe, ta partia chce więcej. A więcej nie da się dostać w ramach prawa. Dlatego też to prawo jest łamane. Mówię to z pełną odpowiedzialnością jako prawnik, że to prawo jest łamane w tym kraju każdego dnia. Nie ma na to zgody. Nie brakowało odniesień do przeszłości i porównań obecnej sytuacji w Polsce do czasów komunizmu. Dzisiaj, po 25, po 26 latach mamy wolną Polskę, mamy wolne wybory, których wyników nie kwestionujemy. Nie podważamy decyzji wybranego demokratycznie rządu, ale protestujemy przeciwko decyzjom tego rządu, którego skutki są takie, że podejmując te decyzje, jak zauważył jeden z posłów, w Moskwie, na Kremlu otwierane są butelki szampana. Jak zapowiadają organizatorzy, to kolejna, ale nie ostatnia demonstracja w obronie demokracji. Przypomnijmy, wcześniejsza dotyczyła kwestii sporu wokół Trybunału Konstytucyjnego oraz sytuacji w mediach publicznych.